Cześć cybermaniacy, dzisiaj kolejna porcja lifehacków, po których mam nadzieję, że twoje życie stanie się o wiele bardziej ciekawsze. Lecimy! Jesteśmy pod czołówce, patrzcie na to, słuchajcie. Ile razy mieliście tak, że oglądacie jakiś filmik na YouTubie i nagle musicie przestać i później nie wiadomo dokąd obejrzeliście, a ile jeszcze jest nieobejrzane? Oto przed wami rada, która zrewolucjonizuje wasze pojęcie. Słuchajcie, oglądamy sobie filmik, puścimy coś, na przykład, nie wiem czy go znacie, Bartosz Gajda, bardzo dobry YouTuber. I teraz tak, oglądacie i musicie przerwać. Co robić? Bardzo proste, bierzecie taki oto przedmiot, nie wiem do końca jak on się nazywa, permanent i teraz patrz, wiecie dokąd obejrzeliście, zaznaczacie sobie markerem linię i później wchodzicie jeszcze raz, patrzycie gdzie jest ta kreska, ona jest tu, jest ta czarna kreska, ustawiacie do tego momentu. I jest sprawa załatwiona. Momencik, ja się tu... O, dajecie pełny ekran sobie znowu, pyk. Dajecie sobie i w następnym momencie, kiedy oglądacie, wiecie już, że trzeba dojechać do tego. Ważne jest, żeby to było właśnie permanent, bo wtedy, jeżeli nie jest, bo są takie też suchościeralne, próbowałem wcześniej, nie działa, bo jeżeli wyłączysz później telefon, włożysz do kieszeni, to ci się wszystko zmazuje, a tak cały czas jest do końca. Można sobie oczywiście różne rzeczy zaznaczać, tu te śmieszniejsze momenty i na przykład nie chcę wam się, wiecie, puszczać całego filmu, stoicie większą grupą, nagle jest, słuchajcie, a ja widziałem śmieszny filmik, ale jest długi, a chciałem wam puścić tylko jeden fragment. To są te zaznaczone miejsca. To właśnie dla tych miejsc warto żyć. Patrzcie na to, co to jest. Te miejsca właśnie są zaznaczone. I słuchajcie, to nie jest tak, że sobie zaznaczycie i później nie wiecie o co chodzi. Nie. Wystarczy zrobić bardzo prosty schemat, na którym macie pozaznaczane filmiki dokładnie z opisem. Tutaj na przykład sobie, że jest jakiś filmik Korwina, nowy, można sobie obejrzeć tam dla beki czy dla nauki, zależy kto po co go ogląda. Tutaj na przykład mam zaznaczoną chytrą babę z Radomia i patrzcie na to. Niektórzy z was zastanawią się, dlaczego tutaj są takie kreski, a tutaj takie. Bo niektóre filmiki oglądacie w pionie, prawda? Ja sobie tu zaznaczyłem i w pionie Hearthstone jakiś filmik. Tutaj mam zaznaczoną śmieszną kunę. Oglądałem do tego momentu, później coś nam przerwało. Ale później włączasz i działasz. A to, co obejrzane, wystarczy później skreślić i na tym schemacie wszystko dokładnie jest wyjaśnione. Mam nadzieję, że po tym filmie wasze życie stanie się dużo bardziej ciekawsze. Oglądacie sobie na tej kartce, albo na tym telefonie, albo telefon przykładacie, bo widzicie, ja tutaj to zrobiłem w skali. Ja to zrobiłem w skali 1 do iluś tam, ale można zrobić 1 do 1 i wtedy wystarczy przyłożyć telefon jak, i to jest jak szablon. Zaznaczacie sobie szybko, na przykład, że tutaj macie zaznaczone i o, i widać dokładnie, że w tym miejscu będzie film do oglądnięcia. Mam nadzieję, że dzięki tym lifehackom wasze życie stanie się o wiele bardziej ciekawsze, a już za tydzień opiszę wam i podam parę ciekawostek związanych z tym urządzeniem, które zrewolucjonizuje wasze pojęcie o spożywaniu pokarmów ciekłych. To nie jest peryskop. O nie. Patrzcie na to. Znaczy już patrzcie na coś innego, bo ten filmik się skończył. Nie patrzcie na to.